ogóreczki, suróweczka, no i jakaś papryka najprawdopodobniej z prawej strony. Zobaczcie, co jest niżej, jakiś sok owocowy, ale co to dokładnie jest, to nie wiem. Tam z tyłu chyba jakaś multivitamina, tu znowu jeszcze jakieś ogóreczki. No powiem wam, że naprawdę mam fajne zapasy. Zresztą godzina 15, no to idealny czas na obiad. No i zaczynamy teraz kolejny odcinek z serii Mega Challenge. Już teraz dziękuję wam za zostawienie każdej łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem i oglądanie do końca. A co dzisiaj na nas czeka? Zadanie numer 4. Muszę umieścić sieczkę z podwórka w silosie, ugnieść tą sieczkę i zamknąć silos, zrobić i zwieść Belesia na złąki i na koniec 100 tysięcy litrów TMR-u. No, to by znaczyło, że nasze krowy naprawdę będą miały dzisiaj co jeść. No to zacznijmy w takim razie dzisiejszy odcinek. Oczywiście, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że zostawiłeś już tutaj łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Ja sobie w tym momencie prawie rozwaliłem głowę od tamtego słupa, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale po prostu w niego wlazłem. No to zaczynamy w takim razie troszeczkę od końca, no bo posprzątamy sobie w takim razie tutaj to, co jest narozwalane. Jak widzicie, pojawiła się ładowarka, nie było jej wcześniej. To jest, jak widzicie, kolejny etap, mega challenge'u tej kozackiej serii granej tutaj na bardzo, bardzo ładnej mapie. Zaczynamy sobie od tego, że pojeżdżę i po prostu trochę posprzątam. Chcę załadować całą tą sieczkę bezpośrednio do mojego silosu. Jeśli chodzi o nazwę mapy, to jest to Carpathian Countryside i mapa jest realna, to znaczy odwzorowuje realny kawałek tej naszej ziemi, a dokładnie mapa znajduje się w zachodniej części Słowacji. Tutaj możecie zauważyć, że troszkę musiałem się namęczyć, żeby odpowiednio ustawić te wszystkie moje taśmociągi. Puściłem sobie w takim razie pracownika do tych taśmociągów. Zobaczcie, pojawiły się również tutaj różowe bele. No nie wiem, dlaczego akurat pan Grzesio zdecydował się na wybór koloru różowego, no ale nie będę tego oczywiście oceniał. Kto nie wie, kim jest pan Grzesio, to już wam tłumaczę. Pan Grzesio to jest nazwa robocza naszego anonimowego widza, który jest też, można powiedzieć, współautorem tej serii. Jak to działa? To jest tak naprawdę jego save. On wymyśla dla mnie te zadania, no i ja muszę je realizować. To znaczy muszę, nie muszę, no chcę. Na koniec jestem dodatkowo oceniany, więc ten pan Grzesio czyta wasze komentarze, jest nic zadowolony, oczywiście nie będzie na nie odpisywał, bo tak jak mówiłem, chce pozostać anonimowy. No i właśnie, teraz robimy kolejne zadanie. Ogólnie rzecz biorąc, muszę zrobić dzisiaj żarcie dla moich krów. Muszę stworzyć TMR. Widzieliście też pojazd, wóz paszowy, który będzie służył właśnie do produkcji tego magicznego TMR-u. Nie wiem, czy dobrze zwróciłem uwagę, bo jeszcze się nie przyglądałem wcześniej, natomiast wydaje mi się, że to był pojazd marki Kun i jeśli by tak to było, no to te 100 tysięcy litrów skąd się wzięły? Dlaczego jest to 100 tysięcy litrów? Ja podejrzewam, że po prostu ten pojazd marki Kun ma pojemność 25 tysięcy litrów. To znaczy na pewno ma pojemność 25 tysięcy litrów, natomiast pytanie, czy jest to właśnie ten pojazd marki Kun. Za chwilę sobie to zresztą sprawdzimy. Na razie, jak widzicie, muszę zrobić siano. Jestem teraz na mojej łące, równolegle wykonuję tak naprawdę dwa zadania. Nie ma na co czekać, nie ma co marnować czasu. Piękny klas teraz jeździ po polu, a z tyłu mam dość ciekawy sprzęt. To nie jest sprzęt z podstawki, tylko z DLC Hay and Forage. Jeżeli pamiętacie DLC, jeżeli pamiętacie prezentację różnych dodatków u mnie na kanale, to wiecie, że wraz z DLC Hay and Forage dostaliśmy naprawdę bardzo fajny przetrząsacz. Taki właśnie średni przetrząsacz, ani nie duży, ani nie za mały. No i w tym momencie jeżdżę sobie tutaj, jak widzicie, muszę przetrząsnąć całą tą łąkę, zamienić ją na siano, no i to siano potem sobie zgrabię, najprawdopodobniej za pomocą zgrabiarki marki Oxbo, no to jest też część DLC, tym razem Oxbo Pack, puszczę sobie tam pracownika za jakiś czas, natomiast wcześniej będę potrzebował jeszcze traktora, po prostu tego traktora będę potrzebował. Dlaczego? Dlatego, że nagrywając ten odcinek cały czas miałem zapisane te zadania, które muszę wykonać. No i właśnie, jeżeli ja miałem jakieś zadanie, że mam ugnieść ten silos, no to pomyślałem sobie, że pójdę w takim razie, pojadę tak naprawdę tym moim traktorem niebieskim do sklepu, no i przywiozę sobie odpowiedni sprzęt do ugniatania mojej pryzmy. Zobaczcie, muszę znowu troszeczkę poprzestawiać cały ten ekwipunek, no bo teraz muszę
powrzucać troszkę jeszcze tej całej sieczki. Tutaj są jeszcze wolne przestrzenie, bo generalnie ten silos powoli mi się tu zapełnia. No i żeby to zmiało ręce i nogi, no to jeszcze trzeba było odpowiednie zmiany wprowadzić. No i teraz lecimy dalej. Załadujemy sobie jeszcze kolejną wielką łychę. Popatrzcie, to jest aż 10 tysięcy litrów. Ta wielka ładowarka została dodana wraz z Platinum DLC. To naprawdę jest genialna maszyna marki Volvo. Bardzo jestem zadowolony, że taką dostaliśmy, ponieważ pozwala naprawdę bardzo szybko ładować ogromne ilości różnych towarów. No a ja teraz lecę sobie dalej z przetrząsaniem. Zastanawiałem się, czy nie zatrudnić pracownika i właśnie taką decyzję podjąłem. Tutaj swoją drogą muszę się przygotować też do robienia tego TMR-u. Głównym składnikiem oczywiście będzie kiszonka, czyli tamte różowe bele. Tak jak mówiłem, nie wiem dlaczego tutaj pan Grzesio zdecydował się na kolor różowy, ale nic mi do tego. Może dlatego, że po prostu ma to przyciągnąć uwagę? Nie wiem. Ja bym wybrał raczej inny kolor, to nie seria na No Man's Land. No ale dobra, ja się do tego nie mieszam. Mamy różowe bele, to będą różowe bele. Jak je rozetnę, to oczywiście w środku będzie kiszonka i nie pojawi mi się żaden pajacyk na sprężynce. Tak czy inaczej, muszę jeszcze tutaj pozbierać do samego końca tą kiszonkę. Właściwie to sieczkę. Kiszonka z niej dopiero powstanie i idzie mi naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze tylko kilka razy przestawię sobie cały ten ekwipunek, cały ten taśmociąg i będzie wyglądać to, myślę, całkiem dobrze. No więc niech sobie to teraz pracuje, niech się to ogarnia, jak mi coś zostanie, jakaś resztka, chociaż nie, to i tak się nie zbierze, to trzeba zebrać manualnie. Dobra, chyba idzie wszystko, chyba wszystko się ogarnęło, nawet powiem wam szczerze, dobrze to poszło, więc w takim razie możemy odhaczyć sobie pierwsze zadanie i już wiadomo, że sprzątnąłem całą tą sieczkę, która była rozwalona na podwórku. No to teraz trzeba będzie jeszcze to wszystko odpowiednio ugnieść. No to jest ważne, żeby to już można było zamknąć, żeby ten silos mógł sobie spokojnie fermentować. Tu w ogóle taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale z tego budynku można zdjąć dach. I pewnie wam to pokażę w tym odcinku, bo to naprawdę jest fajna sprawa. Nigdzie wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Przychodzę w jedno miejsce, klikam jeden przycisk i od razu dach nam znika. No ale to będziemy robić dopiero za chwilę. Zobaczcie, wjechałem sobie tutaj teraz tą wielką ładowarką na kupę w tej zmielonej kukurydzy. Powiem szczerze, zastanawiałem się, czy po prostu to nie jest dobry pojazd do tego, żeby ubijać sobie całą taką pryzmę. No bo popatrzcie, już mamy 5%, wjechałem sobie dwa razy. O właśnie, jeśli chodzi o dach, to teraz idzie się tam z boku, klika się lewy przycisk myszy, no i właśnie dach nam zniknął. Od razu się zrobiło jakoś tak jaśniej, jakoś tak bardziej przytulnie. Widzicie, jest 15:10 w tym momencie, czyli taka idealna obiadowa pora. No zresztą zaczynaliśmy ten odcinek właśnie od kuchni. 10% już mamy. No i w międzyczasie ze sklepu przyjechał mi pracownik. To jest potężny New Holland. To jest oczywiście duży ciągnik. Z tyłu jestem wyposażony w specjalny taki wał służący do ugniatania takiego silosu. No i właśnie, teraz wskakuję sobie, próbuję wyjechać tyłem, żeby mi było łatwiej. No i powiem szczerze, trochę się zdziwiłem, bo za pierwszym razem udało mi się zakopać tym traktorem. Dziwna sprawa, dlatego że tamta ładowarka nie miała takich problemów. No ale pojadę sobie kilka razy do góry na dół. Oczywiście wał jest opuszczony, żeby był w stanie pracować. Jak widzicie, już mam 17%, więc idzie to w miarę szybko, ale no jednak bez przesady. No myślałem jednak, że pójdzie to trochę sprawniej. Największy problem jest taki, że tak naprawdę nie miałem zrobionego tutaj wjazdu na tą pryzmę i to był mały błąd. Gdybym wiedział to, co wiem, po prostu zrobiłbym to nieco inaczej. To znaczy, tą pryzmę zrobiłbym dłuższą, no ale mniej stromą. No a teraz musiałem dużo czasu poświęcić na to, żeby zrobić jakiś rozsądny wjazd. Jeżdżę sobie teraz tam i z powrotem, jak widzicie, poziom ubijania idzie coraz dalej. No ale zdecydowałem się, że może jednak warto będzie skorzystać po prostu z tego większego sprzętu, bo on chyba jednak jest bardziej wydajny. Nie wiem czemu, może dlatego, że po prostu tak ładowarka więcej waży, no ale serio, popatrzcie, no już 32%, jeszcze mogę sobie, wiecie co zrobić? Włożyć trochę tej sieczki do łyżki, no i w tym momencie będę ważył jeszcze więcej. Ciekawe swoją drogą, czy ma to jakikolwiek wpływ. 38%, idzie to do przodu i jeszcze mam 6000 litrów, których nie dość, że nie trzeba ubijać, no to jeszcze dociążają mnie z przodu. No dobra, zróbmy w takim razie, idźmy na całość, 10 tysięcy sobie weźmy i przejedźmy jeszcze parę razy tam i z powrotem. Zobaczcie, teraz już bez problemu wyjeżdżam na kupę, na górę tej pryzmy. 50% za chwileczkę będzie, już jest. Pierwszy raz udało mi się przejechać tam i z powrotem. No to powiem szczerze, że teraz tak to powinno wyglądać od początku. Przyjeżdżam, przejeżdżam tam i z powrotem i nie muszę się niczym przejmować, nie ma żadnego problemu. 60%, no, tak to powinno wyglądać od początku. Nic nie powinienem tu
tutaj innego robić, tylko po prostu wjeżdżać na górkę, ubijać, ugniatać, no i zjeżdżać. Swoją drogą, zobaczcie, jak pracują osie w tej całej ładowarce, jak to się wszystko wygina, jak to wygląda realistycznie. Naprawdę bardzo mi się podoba właśnie tego typu dopracowanie tej gry. To jest coś, co naprawdę zasługuje na szacunek, jeśli chodzi o twórców, przynajmniej to jest moje subiektywne zdanie. Natomiast naprawdę bardzo mi się podoba, jak te tylne, zwłaszcza tylna oś w tamtej ładowarce jest w stanie pracować. Super jest to odwzorowane. No ale ja sobie w międzyczasie wskoczyłem jeszcze do mojego New Hollanda. On jest wyposażony w ten naprawdę fajny wał. Przejechałem kilka razy i doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Jednak ta ładowarka radzi sobie po prostu lepiej. Idzie mi dużo szybciej. No i dalej nie mogę się napatrzeć na to, jak te koła pracują, jak one się dostosowują do terenu. Ja wiem, że to jest taki specjalny pojazd, który oczywiście ma się tak zachowywać, ale i tak jest to odwzorowane moim zdaniem w tej grze naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Popatrzcie, 93%, więc co, jeszcze jeden przejazd i to będzie wszystko? 95, 6, 7, no to ewidentnie, 7% za jeden przejazd tam i z powrotem, to jest naprawdę dobry wynik. No i w tym momencie mamy, jak widzicie, już zamknięty silos, dosłownie i w przenośni, bo jeszcze dorobiłem sobie dach do niego. Natomiast oczywiście silos jest owinięty folią, więc temat jest zamknięty i drugie zadanie jest w tym momencie wykonane. No powiem szczerze, idzie to naprawdę bardzo dobrze. Teraz jeszcze w tym odcinku muszę zrealizować dwa kolejne zadania, dwie kolejne misje, dwa kolejne taski, jeżeli ktoś tutaj operuje językiem angielskim. Co muszę zrobić? Muszę to zgrabić, muszę to zebrać i wcześniej jeszcze muszę to zbelować, no bo przecież ja to muszę zgrabić, zbelować, zawieźć na gospodarstwo i zrobić z tego 100 tysięcy litrów TMR-u. Miejmy tylko nadzieję, że wyjdzie z tego 100 tysięcy litrów TMR-u. O kiszonkę jestem spokojny, bo tych beli jest naprawdę dużo. Nie wiem, dlaczego aż tyle zostało ich wygenerowanych i dlaczego zostały wygenerowane bele różowe. Znaczy wygenerowane, zrobione, nie wiem, przywiezione, zebrane skądś. Ja nie wiem, jak te bele powstały i nie chcę wiedzieć, to nie jest moja sprawa. Ja po prostu tutaj znalazłem je na gospodarstwie, nagrywając ten odcinek i dostając zadanie. No i tak naprawdę muszę te bele wykorzystać. Powiem wam szczerze, nagrywając tą serię, mam naprawdę bardzo dużo fanów z gry, bo nigdy nie wiem, czego się tak naprawdę spodziewać w kolejnym odcinku. Nie jest to gospodarstwo, które zależy tylko ode mnie. Tak naprawdę to ja tu wykonuję jakieś zadania, realizuję scenariusz kogoś innego i może nie chciałbym tak grać od samego początku do końca, żeby realizować jakąś bardzo skomplikowaną fabułę, bo jednak to, że gramy sobie w farmingu po prostu, no w taki sposób bym powiedział, troszkę jak piaskownica, czyli każdy się bawi na swój sposób, to jest piękno tej gry, to jest piękno farminga. Ale od czasu do czasu urozmaicić sobie i zrealizować taką właśnie, powiedzmy, serię mini fabularną albo realizację jakichś takich wielkich zadań, to jest naprawdę coś fajnego. I jeżeli oczywiście będziecie chcieli oglądać tego typu filmy na kanale, to ta seria zostanie na stałe. Owszem, nie będziemy grali na jednej mapie, bo to nie jest możliwe. Tylko na wielu mapach będziemy robić sobie takie mega challenge. Ale to wszystko zależy od was, od tego, i jak po prostu będziecie oglądać, bo jeżeli będziecie oglądać to długo, jeżeli będą duże wyświetlenia, to będziemy to nagrywać, a jak zainteresowanie będzie małe, no to wiadomo, że seria za jakiś czas zostanie zakończona. No ale wracamy teraz do naszych zadań, bo ja się tutaj rozgadałem trochę nie na temat, a ja już tak naprawdę zdążyłem zgrabić prawie połowę mojej łąki. Dlaczego? Bo wykorzystuję genialną, ale to naprawdę genialną zgrabiarkę od marki Oxbo. Jest to naprawdę świetny sprzęt z dodatku Oxbo DLC. To było jedno z ostatnich DLC albo ostatnie DLC, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten odcinek. W każdym razie wtedy, kiedy ja go nagrywam, to jest ostatnie wydane DLC, bo ja nagrywam ten odcinek chwilę jeszcze przed premierą polskiego DLC, czyli DLC Premium. No i powiem wam szczerze, że ta zgrabiarka jest po prostu genialna. 12 metrów szerokości roboczej robi taką robotę, że szkoda gadać. Ja po prostu przyjechałem na to pole, na tą łąkę, rozłożyłem sprzęt, przejechałem dosłownie 4 razy i pole jest zgrabione do tego stopnia, że teraz przyjadę sobie moją wielką prasą, przejadę raz i większość beli będzie gotowa. Serio, tak to powinno wyglądać. Natomiast ja jeszcze nie zgrabiałem do samego końca z jednego prostego powodu. Ten pokos jest na tyle duży, że na pewno co nieco jeszcze zostanie. Zobaczymy, jak dużo. Czy dużo zostanie, czy mało? No nie, no z jednej i z drugiej strony zostają takie małe paski. Więc dobrze zrobiłem, że ta zgrabiarka jeszcze tu jest, bo ja sobie teraz pojadę jeszcze raz, po prostu zgrabię całe te pozostałości i przejadę jeszcze jeden raz po prostu moją prasą. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Nie wiem, ile tych beli tutaj już zostało zrobionych, bo idą naprawdę taśmowo. Wyplujemy
bierzemy sobie jeszcze dwie pozostałe. No i teraz, żeby się nie potykać o te kosteczki, to wskakuję w mojego pięknego dojca. To zresztą jest mój ulubiony traktor, jest po prostu piękny, jeśli chodzi o elementy wizualne, no to moim zdaniem jest to najpiękniejszy traktor w ogóle, jaki jest tutaj w grze. No i teraz lecimy pozbierać sobie te bele. Pierwsza bela, jak widzicie, jest dość daleko, bo była wyprodukowana późno, no a kolejne już są, jak widzicie, dość blisko siebie. Dwie bele, trzy, cztery, no jeśli dobrze liczę, to mamy ich tutaj 9. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w liczeniu do 9. Piąta jest załadowana, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. No dobra, na szczęście jeszcze na palcach umiem liczyć, 9 jest ok, także mamy tutaj 9 kosteczek. No to teraz w takim razie to, o czym wam mówiłem wcześniej, czyli wskakujemy znowu do mojej pięknej zgrabiarki, wskakujemy do traktora podpiętego do... zgrabiarka podpięta do traktora, wiecie o co chodzi. W każdym razie wskakujemy do tego pięknego zestawu, no i lecimy w takim razie z kolejną robotą. Jak widzicie, tutaj został jeszcze taki paseczek tego siana, nie chcę go zmarnować, chcę go wykorzystać, bo 9 beli, powiem wam szczerze, może mi nie wystarczyć jednak, chociaż w sumie, nie no, powinno wystarczyć do zrobienia TMR-u, przecież tego siana nie trzeba ładować bardzo dużo, więc nie jest źle. No ale dobra, skoro już mamy to siano, to niech ono się znajduje na gospodarstwie, a nie gdzieś tam, bo na pewno tego TMR-u będę musiał zrobić w przyszłości więcej. Tak coś czuję, no bo wiecie, no tu mamy 300 krów, to 100 tysięcy litrów tego TMR-u to nie jest jakaś taka, wiecie, bardzo duża liczba. Nie wiem, ile się mieści jeszcze w tym gospodarstwie. Zobaczymy, o tym się za chwilę też przekonacie. Tutaj został jeszcze ten malutki paseczek, więc sobie to szybciutko zbiorę. Tak czy inaczej, za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 800 litrów jeszcze mi zostało, no to tutaj jeszcze kawałeczek zbierzemy. Ostatnia bela musi zostać zgubiona, chcę ją wyrzucić. Dobra, mamy to. No to w takim razie lecimy teraz do Deutza, do pięknego traktora. Ta marka to jest Deutz, nie Deutsch. Nie wiem dlaczego wiele osób mówi Deutsch, ale nie, to jest Deutz. I tak się to wymawia. A jak nie wierzycie, to odpalcie sobie w Google tłumaczu i posłuchajcie, jak mówią Niemcy, albo generalnie ludzie niemieckojęzycznego pochodzenia. No, więc wskoczyliśmy sobie do Deutza. Tak, musiałem to powiedzieć po prostu. Wskoczyłem sobie do Deutza i zasuwamy teraz ponad 60 km na godzinę z 13 belami. Prawie udało mi się zapakować całą przyczepkę. No powiem szczerze, dobrze to wyszło. Szkoda, że nie mamy tej 14 beli. O, patrzcie, jak idealnie tutaj wjechałem sobie w ten taki normalnie, nie wiem jak to jest, wybieg dla świń czy co. Nie wiem dlaczego tutaj takie coś zrobili, no ale dobra. Ojejku. No, jak idealnie wjechałem, tak teraz się wrąbałem tą maszyną po prostu w słupek. Także trzeba było poczekać, aż maszyna się złoży. Ale tu jest normalnie przechylony teren. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Nie spodziewałem się, że aż tak. No, a jeżeli dzisiaj będziecie chcieli na przykład serduszko w komentarzu, no to możecie napisać super produkcja kiszonki, albo na przykład super produkcja TMR-u, super sianokosy, albo jakiś inny kreatywny komentarz, co tam tylko wam przyjdzie do głowy, to oczywiście każdy komentarz zostanie tego typu nagrodzony serduszkiem w komentarzu. No i zobaczcie, zrobiłem sobie dwie takie bardzo duże kupy tych beli. Teraz wystarczy tylko podjechać moim sprzętem, no i zebrać trochę na przykład siana. Jak widzicie, teraz bierzemy to siano, ładujemy siano do tego paszowozu, troszkę jeszcze trzeba będzie doładować tej mojej słomy. Słoma jest takim wypełniaczem, nie muszę jej wrzucać do TMR-u, natomiast słoma jest stosunkowo tania, mam jej też bardzo dużo, no więc siłą rzeczy trzeba wykorzystać jej jak najwięcej. Nie chcę wykorzystywać tutaj za dużo siana, prawdopodobnie gdyby to gospodarstwo było bardzo rozwinięte, to nie musiałbym się tym w ogóle przejmować, no ale teraz muszę. Sprawdzałem sobie jeszcze, czy nie jestem w stanie tu zaświecić jakoś światła, ale nie widziałem takiej opcji. Nie pytajcie mnie, dlaczego zawróciłem koło tej krowy i zobaczyłem ją od tylnej części ciała. Nie pytajcie o to. Więc po prostu lecimy, rozładowujemy, no i zobaczcie, 25 tysięcy litrów. Dobrze mówiłem, że jest to właśnie paszowóz marki Kuhn i to właśnie ten paszowóz ma pojemność właśnie 25 tysięcy litrów. Lecimy teraz z ładowaniem kolejnej porcji kiszonki. Rozetnijmy sobie w takim razie kilka beli, niech to wygląda tak już troszkę bardziej naturalnie, niech to wygląda jak bela kiszonki, a nie normalnie jak jakaś, no nie wiem, zabawka albo coś, no nie wiem, ta różowa bela wygląda dość ciekawie, komicznie, ale powiem szczerze, że i tak wygląda spoko, nie będę się czepiał. O właśnie, bela zniknęła, no i w tym momencie, ojojoj, za dużo trochę załadowałem chyba tego siana, będę musiał doładować jeszcze sporo, ojacie, jak się wrąbałem w te bele, na szczęście się nie wywróciły. No dobrze, ładujemy, no i zobaczcie jakie proporcje, 22% przekroczone słomy, czyli bardzo dobrze, dużo słomy, ale oczywiście nie za dużo. No więc jeszcze będę musiał zrealizować dwa takie transporty. W
tym momencie krowy mają już 50 tysięcy litrów TMR-u, więc są całkiem fajnie nakarmione. No ale to jeszcze nie wszystko, to prawdopodobnie wystarczy im na jakiś jeden dzień. Lecimy teraz w takim razie z ładowaniem kolejnej porcji kiszonki. Tutaj nie wiem jak to nazwać, ten element służący do ładowania radzi sobie naprawdę świetnie. Nie muszę tego ładować od góry, nie muszę mieć żadnej ładowarki. Po prostu jestem w stanie przyjechać, no i z beli zmielić po prostu, belę zmielić można powiedzieć. Jak widzicie, powstaje to bardzo fajne. No, w tym momencie mamy już TMR. Dużo znowu załadowałem sobie, jak widzicie, siana. No i teraz przewróciłem wszystkie bele. O mamma mia, tego nie chciałem zrobić. No ale trudno, skoro już przyładowałem w to i wywaliłem to wszystko, no to trudno, będzie sobie trzeba jakoś po prostu z tym poradzić. Kolejna porcja, kolejna dostawa, jak widzicie, została w tym momencie zrealizowana. No i to oznacza, że dzisiaj chyba wszystkie zadania zrobię perfekcyjnie. No nie ma się tutaj do czego przyczepić. Zostało mi jeszcze troszkę czasu, więc ten czwarty transport jak najbardziej będzie wykonany. No a to oznacza, że 100 tysięcy litrów TMR-u zostanie dostarczone. Jeszcze oczywiście muszę tutaj ogarnąć sobie teraz zmielenie jednej beli. 11,5 tysiąca litrów, to jest dokładnie taka wartość, jaką bym chciał. Teraz pojedziemy sobie do słomy, no i spróbuję tak na oko po prostu wycelować, żeby wrzucić jej jak najwięcej. No i tak sobie wymyśliłem, że teraz będzie trzeba po prostu doładować sobie jeszcze siana. I patrzcie na to uważnie, bo tu mało brakło, abym się normalnie wyłożył. Mało brakło, żebym popełnił dość kosztowny błąd. 31% w tym momencie jest słomy, proporcje nie są zachowane i zobaczcie teraz co się dzieje. 25%, dosłownie ledwo przekroczyłem próg, wymagany próg siana, a wymagana ilość, tak naprawdę, czy maksymalna ilość słomy była praktycznie maksymalna. Nie tak to miało wyglądać, ale to nic, udało się zrobić, tu miałem po prostu farta. Jak widzicie, wszystkie zadania zostały wykonane. Umieściłem sieczkę w silosie, ugniotłem ją, no i zamknąłem silos, zwiozłem wszystkie bele siana z łąki, tam nie ma się do czego przyczepić, bo oczywiście całe siano zostało przywiezione, no i zrobiłem dokładnie 100 tysięcy litrów TMR-u. W planach miałem nagrywanie tego odcinka maksymalnie przez 1 godzinę i powiem wam szczerze, że zmieściłem się dzisiaj właśnie w tym czasie i nawet miałem około 5 minut zapasu, także dzisiaj odcinek poszedł po prostu idealnie po mojej myśli. Od początku do końca wszystko udało się zrobić tak jak planowałem. Także moi drodzy, zostawcie tutaj łapeczki w górę, suby z dzwoneczkiem i w ogóle. No a ja się już z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia!